Dzień dobry, Piotr Karlewski, Super Auto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu nowego Seata Leona w nadwoziu kombi Sportsturer. W przedniej części nowego Leona widzimy wiele hiszpańskiego temperamentu, ostre linie, a także chromowane wykończenie przedniego grilla dla wersji Excellence. Z elementów funkcjonalnych mamy przednie czujniki parkowania, a także radar od systemu Front Assist. O dobrą widoczność dbają przednie lampy w pełni LED-owe. W prezentowanej wersji felgi aluminiowe 18 cali z polerowanymi ramionami. Mamy również chromowane obwódki wokół okien, a także srebrne relingi. Dalej pod kątem stylistyki mamy także ciemne tylne szyby oraz długą, ciekawie narysowaną sylwetkę kombi opartego na hiszpańskim hatchbacku. W tylnej części także wiele ciekawych linii. Mamy duży tylny spoiler, ściętą tylną szybę, a także listwę LED-ową łączącą nam obie lampy. Lampy LED-owe z dynamicznymi kierunkowskazami. W czwartej generacji Leona jest także nowa czcionka z nazwą modelu. Z elementów praktycznych mamy także kamerę cofania oraz czujniki parkowania. Jak w każdym Seacie, klamka okryta jest pod znaczkiem. Bagażnik o pojemności 620 litrów. Jest również miękkie wykończenie podłogi, a także boczków. Z elementów praktycznych mamy haczyki na zakupy, gniazdko 12 V. Mamy także dwie kieszenie po bokach oraz haki do mocowania cięższych ładunków. Pod podwójną podłogą schowane jest koło zapasowe. Z poziomu bagażnika możemy również położyć tylną kanapę, powiększając przestrzeń do 1600 litrów. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanej wersji zamontowany jest silnik 1.5 Eco TSI o mocy 150 koni mechanicznych, połączony z przekładnią manualną 6-stopniową. W wersji Excellence trójramienna skórzana kierownica. Z prawej strony sterowanie zegarami, a także multimediami, z lewej zaś tempomat. Wirtualne zegary z możliwością wyświetlania danych z nawigacji, komputera pokładowego, a także zmian widoków. Centralnie zamontowana stacja multimedialna, obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto. Z tego poziomu także ustawienia pojazdu, wybór trybów jazd, wybór oświetlenia ambientowego, o czym również warto wspomnieć w Seacie, jest to nowość. Mamy inteligentne ustawienia klimatyzacji, ogrzej ręce, schłodź stopy, a także dobra widoczność. W konsoli centralnej jest spory schowek z ładowarką indukcyjną, a także dwa gniazdka USB typu C. Idąc dalej, lewarek od zmiany biegów, a także przycisk Start-Stop, charakterystycznie już w Seacie z pulsującą lampką. Dalej w konsoli centralnej są również dwa uchwyty na napoje, a także spory podokietnik z zamykanym schowkiem i gniazdkiem 12 V. Deska rozdzielcza, wykończona miękkimi materiałami, jest także oświetlenie ambientowe idące przez całą długość deski rozdzielczej oraz drzwi. Poniżej, charakterystycznie dla wersji Excellence, wykończenie o strukturze drewna. Dalej pod kątem schowków mamy spore kieszenie w drzwiach oraz zamykany schowek przed pasażerem. Fotele w wersji Excellence to połączenie komfortu, a także trzymania bocznego. Posiadają również regulację na wysokość. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca na stopy, na kolana, a także nad głową jest komfortowo przy moim wzroście 1,85 m. W konsoli centralnej są także dwa nawiewy oraz panel do sterowania trzecią strefą klimatronika. Mamy również dwa gniazdka USB typu C. Mamy również schowki w drzwiach oraz kieszenie w przednich fotelach. Dalej z elementów komfortowych jest również podokietnik z dwoma uchwytami na napoje oraz przejście na narty. Dla Waszych małych pociech są także schowane mocowania Isofix. Nowy Seat Leon to bardzo ciekawie narysowany hatchback, w tym przypadku w rodzinnej odmianie Sportsturer. Super auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie super auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!